I nie pał go nawet stanowcza reprymenda komisji, nie komisji, tylko kierownika Wydziału Prawnego Nadzoru, Mirosława Chrapusty. Przy okazji zastanawiam się, czy ja będę ponownie zmuszony, żeby jechać z taśmami prawdy, płytkami prawdy do gabinetu wojewody, żeby demaskować pana kolejne manipulacje. Zapewniam pana, drogę znam i trafię, jeśli będzie trzeba. A teraz do meritum. Na poprzedniej sesji zadałem panu dwa pytania dotyczące pana działalności jako przewodniczącego Rady Miejskiej. I ponieważ ustnie nie chciał pan albo nie umiał odpowiedzieć, prosił pan, żebym złożył je w formie pisemnej. Złożył. Mija 10 tygodni. Nie otrzymałem odpowiedzi żadnej na te pytania. Wobec tego teraz przechodzę już do dzisiejszej kwestii. Przypomnę najpierw te pytania, jeżeli pan zapomniał, ale nie sądzę, żeby pan zapomniał. One brzmiały tak. Czy podtrzymuje pan wypowiedziane na sesji 28 czerwca 2013 roku słowa? Rada może wszystko, może zmienić każdą uchwałę. W kontekście niezastosowania procedury opiniowania przez komisję projektów uchwał w przypadku projektu uchwały o zmianie uchwały o dostępie do informacji publicznej. Punkt 12 statutu gminy. A jeżeli pan podtrzymuje, to proszę podać prawne uzasadnienie takiego stanowiska. To jest pytanie do przewodniczącego rady, który ma postępować zgodnie z prawem. To jest takie moje głębokie przekonanie, prezentuję je od początku tej kadencji. I druga rzecz. Proszę o wskazanie, jak zamierza pan usunąć błąd proceduralny, kiedy zarządził pan głosowanie nad projektem protokołu sesji 28 czerwca na podstawie błędnie przywołanego paragrafu 17 punkt 4, który stanowi, że to wnioskodawca poprawek zwraca się do rady o głosowanie, a ja o takie głosowanie się nie zwracałem. Dwa błędy, które pan popełnił, prosiłem, żeby pan odpowiedział mi pisemnie. Nie było odpowiedzi. W związku z tym zadaję dzisiaj pisemnie, ale żądam odpowiedzi ustnej. Natomiast tak miał pan 10 tygodni, żeby się zastanowić albo konsultować. W związku z brakiem udzielenia przez pana odpowiedzi na moje pytania, na pana prośbę złożone na poprzedniej sesji pisemnie, bo ustnie nie odważył się pan, bo nie umiał na nie odpowiedzieć, żądam natychmiastowej na nie odpowiedzi na dzisiejszej sesji. Ponieważ miał pan wystarczająco dużo czasu, żeby się skonsultować, być może nawet samemu przemyśleć, jak się do tych pytań, których jako radny zwracam panu nie pierwszy i zapewne nie ostatni raz na błędy proceduralne przez pana popełniane, ustosunkować. Dodam, że tej odpowiedzi oczekuję, powtórzę jeszcze raz, dzisiaj i od razu. Po drugie, proszę o zaproponowanie sposobu usunięcia błędów i wyraźne zadeklarowanie, że w przyszłości będzie pan przestrzegał regulaminu i stosował się do rozstrzygnięć nadzoru prawnego wojewody. W innym przypadku, jeżeli nie jest pan w stanie pogodzić się z tym, że na tym stanowisku trzeba znaleźć i stosować prawo samorządowe, proszę po prostu podać się do dymisji. I na koniec, na przyszłość. Zakończę przysłowiowo. Panie przewodniczący Szczur, niech pan nie robi sobie z gęby cholewki. Ale to pan ładnie wymyślił. Dziękuję, pan poeta, na myślę. Czy ja chciałem tylko pan, tak regulamin pan bardzo dobrze zna, ja chciałem tylko powiedzieć jedno. Interpelacje są do pani, bo już nie do przewodniczącego. To było zapytanie. Panie przewodniczący, to jest pytanie i wyraźnie słowo. Proszę, czy jeszcze jakieś, jeszcze interpelacje wnioski? Proszę pan radny Klinowski. Pan musi odpowiedzieć na to pytanie, bo pan popełnia błędy proceduralne. Trzeba je usunąć. Po co jest pan wybrany? Po co nam odpowiedział panu nadzór prawny wojewody. Dziękuję. Po co jest pan tak nam przewodniczący? Przecież pan popełnił błędy. Jak pan je usunie? Pytam. Dobrze, dziękuję. Proszę, pan radny Klinowski. Ja panu składam pisemnie te pytania. A ustnie odpowiedzi na to 10 tygodnia. Ja proszę tylko nie straszyć. Ja pytam. Postaram się trochę ostudzić temperaturę tego wystąpienia Henryka, pana radnego Henryka. Mianowicie, najpierw chciałbym zwrócić się tutaj do Rady Miasta, dlatego że właściwie z wnioskiem, tak to ujmijmy, żeby później przewodniczący miał wątpliwości, jeszcze mamy do czynienia. Mianowicie, szanowni państwo, kilkukrotnie zwracałem się do was, żebyśmy byli łaskawi w naszym wspólnym gronie zacząć zajmować się tematem jednym z najważniejszych tematów. Ja myślałem, że weźmiemy jeszcze Panie Józefie, zobaczymy. Zobaczymy, kto z nas pierwszy straci mandat. Chciałem tylko powiedzieć, że przyszedłem dzisiaj spóźniony, dlatego że czwarty raz z rzędu wygraliśmy z prokuraturą w ciągu 2 dni w sądzie i sprawy przestępstw, wielu z państwa, rzekomych, przynajmniej naszym zdaniem przestępstw,
zasiadających na tej sali wracają. Więc będziemy mieli jeszcze przekonać, kto szybciej straci mandat. Natomiast to też jest istotna uwaga odnośnie kwestii rewitalizacyjnych. Mianowicie mówiłem Państwu, że gmina miała pełną świadomość tego, iż niezgodnie z umową Mosto Stal Warszawa nie pojawił się na placu budowy i przekroczenie terminów i płatności w całym procesie rewitalizacji wynikało po prostu z tego, że burmistrz nie dochowała należytej staranności ze swoimi urzędnikami i dopuściła do sytuacji, gdy ktoś inny wykonał całość prac. Prokuratura po przedstawieniu dowodów naszych najpierw sprawę umorzyła, a gdy przedstawiliśmy kolejne dowody, które pokazują jednoznacznie, że mieliśmy rację, sama wycofała swój wniosek o umorzenie. Więc sprawa wraca do prokuratury, szanowni państwo, o tej sprawie będzie jeszcze głos. Chciałbym, żebyście mieli tego świadomość, bo do wszystkich z was wielokrotnie zwracałem się w tej sprawie, informowałem o tym, zwłaszcza przewodniczącego komisji rewizyjnej, i to, że odpowiedzialność za utratę przez gminę konkretnej sumy pieniędzy jest rozproszona na ileś osób, nie znaczy, że jej nie ma. Więc to taka myśl ku przestrodze, że tak powiem. Bo państwo czujecie się bardzo mocni, uważacie, że skoro referendum się nie udało, to jakby żadna odpowiedzialność ze strony mieszkańców za to, co się w tej Radzie dokonało przez ostatnie lata, nikomu nie grozi. Uważam, że idzie nowe, tak może powiem w skrócie. Natomiast wracając do sprawy, o której chciałem tutaj zasadniczo powiedzieć. Od 3 lat apelowałem o to, żebyśmy zajęli się wreszcie problemem BDI. Nie wiem dlaczego i na co państwo czekacie. Mogliśmy znowelizować plan zagospodarowania przestrzennego i wykreślić korytarz. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nie miałaby podstawowego swojego argumentu. Mogliśmy wystąpić o zmianę obszaru Natura 2000. Mogliśmy wreszcie dokonać na własny koszt. Kosztowałoby nas to 100 tysięcy złotych, może 150 tysięcy złotych. Przypominam, że burmistrz na fontannę wydała 900, jak sama twierdziła. No, zresztą przekonamy się, jak odpowie na pytanie pana Henryka Odroska. Więc za ułamek kwoty fontanny mogliśmy uzyskać inwentaryzację przyrodniczą całej gminy i dzięki temu zabezpieczyć się dokumentem przed zbudowaniem BDI południową stroną Wadowic. Teraz nie wiem, na co czekamy. Pan Józef Kolewka, tak aktywny radny z Chocznie, nie wiem, czeka pan, aż Chocznia zostanie rozorana buldożerami i ludzie potracą tam domy? To jest jakby pana cel? Bo kilkukrotnie zwracałem się, to nie wiem, na co pan czeka, bo kilkukrotnie zwracałem się do państwa, żebyśmy zajęli się tym problemem i przez 3 lata nic nie zrobiliście. Teraz ten problem wraca. I znowu pan Szczur będzie twierdził, że projekt jest, że w ogóle rozmowa o tym jest bezprzedmiotowa, nie ma sensu o tym gadać. No to na miłość boską, panowie radni z Jaroszowic, z terenów Zawadki, z Choczni, na co czekacie? Na co czekacie, aż buldożery wjadą na teren gminy? Od 3 lat wam podaję gotowe rozwiązania, nic nie zrobiliście w tej sprawie. Teraz kolejna rzecz. Właśnie samorząd województwa małopolskiego pracuje nad planem zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w całym województwie. Ten plan pokaże, jakie miejsce na mapie województwa, mapie transportowej zajmuje Wadowice. Czy ktoś z państwa w ogóle pochylił się nad tym planem? Czy burmistrz pochyliła się nad tym planem? I co z tego pochylenia wynikło? No właśnie, a komu będzie pani o tym opowiadać? Rozumiem, oczywiście. Szanowni państwo, to może ja państwu o tym powiem, skoro burmistrz nie jest zainteresowana mówieniem na ten temat. Z tego, to jest wniosek do rady. Zajmijmy się w końcu rozwiązywaniem konkretnych problemów. W tej chwili jesteśmy w punkcie zapytania i interpelacji do pani burmistrz. Nie wiem, czy pan zna plan obrad, który pan przed chwilą zaproponował, bo ja tu widzę interpelacja, zapytania i wnioski. Również, nie tylko interpelacja. Nie, może mam coś za czarem. W każdym razie... Dlaczego za chwilę? Ja uważam, że z tym dokumentem powinien zapoznać się każdy z radnych i zobaczyć, w jaki sposób ukształtowane są priorytety transportu zbiorowego w Małopolsce przez samorząd województwa. I te priorytety jednoznacznie wskazują na to, że podstawowy nacisk zostanie położony na rozwój sieci kolejowej. I znajduje się tutaj załącznik do tego planu, który pokazuje. Panie burmistrz, proszę nie przeszkadzać. Pan zna plan, możemy sobie o tym za chwilę porozmawiać.
jeden z załączników pokazuje, jak będzie ukształtowana sieć kolejowa, jeżeli ten plan zostanie zrealizowany, a on zostanie zrealizowany. I ta sieć kolejowa jednoznacznie, znaczy ta projekcja, jak ona ma wyglądać, jednoznacznie pokazuje, gdzie znajdują się Wadowice. Wadowice ani nie zostają włączone do sieci aglomeracji krakowskiej, ani nie będzie żadnych inwestycji na linii kolejowej Kalwaria-Wadowice, ani nie będzie żadnych pociągów, bo w maksymalnej realizacji planów jest jeden pociąg dziennie, jedna para pociągów, w minimalnej zero. Więc dzisiaj mamy trzy pary pociągów kursujące na linii Kraków-Wadowice przy całym dziadostwie, jak reprezentuje sobą ta linia. Świadczone są na niej usługi i te usługi świadczone są na całkiem dobrym poziomie, bo jest nowy tabor, który na tą linię został wprowadzony i rozwinęła się współpraca między przewozami regionalnymi a stowarzyszeniem, które sam tutaj reprezentuję, czym wpłynęliśmy, nie wy panowie i panie z rady, tylko mieszkańcy, zbierając podpisy, organizując się, wpłynęli na to, że ta sieć zaczęła się rozwijać. I nagle przychodzi nowy plan zrównoważonego rozwoju, gdzie Wadowic nie ma. Dlaczego nie ma? Dlatego, że państwo nie zajmujecie się tym, co najważniejsze. Nie jesteście partnerem dla województwa. Województwo nie widzi was partnerów, nie widzi burmistrz partnera do rozwoju czegokolwiek, jakiejkolwiek swoich inicjatyw. Dlatego w tym programie na Wadowice miejsca nie ma. Stajemy się powoli ośrodkiem, który my chcemy, żeby był wielką turystyczną mekką, natomiast do tego środka nie będzie dało się dojechać, bo ani nie będziemy mieli zrealizowanego projektu PDI, a jeśli już, to w najgorszym możliwym wariancie, gdzie turyści właściwie będą omijać nasze miasto, a z drugiej strony sieć kolejowa zostanie praktycznie ograniczona do zera. I to wszystko dzieje się za państwa kadencji. Więc mój wniosek do Rady Miasta, zajmijmy się w końcu tym, co dla Wadowic jest najważniejsze. Nie kwitujmy tego stwierdzenia, to jest bezprzedmiotowe. Kiedy to będzie bezprzedmiotowe? Teraz to jest przedmiotowe, bo teraz się decydują te rzeczy. Już przespaliśmy 3 lata. To jest mój wniosek do Rady Miejskiej, natomiast moje interpelacje do pani burmistrz. Mam formę pisemną, tak? I bardzo też proszę o odpowiedź na piśmie. Oczywiście, jeżeli pani ma ochotę krótko coś odpowiedzieć dzisiaj, to jak najbardziej. Więc krótko tylko je przedstawię. Pierwsza rzecz to bardzo prosimy o wydanie kopii protokołu negocjacji w sprawie sprzedaży udziału w przedsiębiorstwie ECO i umowy sprzedaży. Tak, no, składam interpelację, więc proszę o wydanie tych dokumentów. Druga rzecz, bo słynne były pani apele. Tutaj taka uwaga, że... cały czas słyszeliśmy, jak pani jest zajęta i nie zajmuje się polityką, natomiast później okazało się, że jednak pani występuje cały czas w telewizji, tylko jednej wybranej i wygłasza tam pani różne apele. Więc bardzo proszę o podanie nam informacji, jaka jest suma wydatków poniesionych przez gminę Wadowice w związku z referendum 27 października. Zrobicie ona poszczególne pozycje, bo już słyszeliśmy kwoty 100 tysięcy, 200 tysięcy, 300 tysięcy. Więc bardzo proszę. Trzecia rzecz, na jakiej podstawie, na podstawie jakiej umowy pracownicy interwencyjni gminy prowadzili akcję zdejmowania plakatów referendalnych 19, 25, 26 października 2013 roku. Ile wynosiło wypłacane im dodatkowe wynagrodzenie za pracę w soboty czy w piątek w nocy? Pracownicy interwencyjni, jak pani doskonale wie, bo pani też tam widziałem, w piątek przed ciszą referendalną byli obecnie o 12:30 czy o 1:00 w nocy ciągle na rynku gotowości bojowej. Więc ile to kosztowało, te zabiegi ze strony gminy? Jaki był koszt całkowity poniesiony przez gminę w postaci świadczenia pracy polegającej na ściąganiu naszych plakatów referendalnych? Kolejna rzecz. Z jakich środków opłacono... Czekam, aż pan Kotarda się uspokoi. Z jakich środków opłacono wysłanie listu Ewy Filipiak do mieszkańców Wadowic? Jak rozumiem, pani wysłała ten list, więc musi pani wiedzieć, w jaki sposób pani go wysłała. To chodzi o ten list, którym pani się chwaliła swoimi sukcesami. Jaka pozycja budżetowa posłużyła do sfinansowania tych wydatków? Jaki jest koszt całkowity z osobnym rozbiciem pozycji dla druków poleconych i bezadresowych? Część osób dostała listy polecone, część bezadresowe. Ja chyba dostałem i polecony, i bezadresowy, więc jestem ciekaw, jakie pieniądze zostały na to wydane. Kolejna rzecz już moim zdaniem o wiele bardziej poważna. Mianowicie kolejny dokument tutaj małopolskiego
samorządu, mianowicie dokument pokazujący, czy jakby odnoszący się do problemu skażenia powietrza w Małopolsce. Wadowice na wszystkich mapach skażenia są czarną plamą, czyli mamy powietrze równie skażone jak w Krakowie, czy w najbardziej zanieczyszczonych miastach, tam bodajże Nowy Targ jest, na numerem 2 jest Kabina. No, przepraszam, nie sądzę. W każdym razie, moim zdaniem i tak te mapy nie oddają rzeczywistego sytuacji, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza w Wadowicach, gdyż stacja zlokalizowana jest pomiarowa na Skarpie, a problemem jest zanieczyszczenie okolicy rynku, więc to zanieczyszczenie utrzymuje się przez większość dni w roku, z uwagi na używane paliwo, chociażby przez miejscowe piekarnie. Więc moje pytanie jest takie. Samorząd województwa nakłada na naszą gminę określone zadania w celu poprawy jakości powietrza. Kraków na ten cel przeznacza 75 milionów złotych. Jakie działania burmistrz Wadowic zamierza podjąć w celu zmiany fatalnej sytuacji mieszkańców Wadowic w związku z zanieczyszczeniem powietrza i jakie podjęła w ostatnich latach? Interesuje mnie w szczególności, ile pieniędzy zostało na ten cel wydane w obecnej kadencji, w kadencji poprzedniej, ile jest planowane do wydania na 2014 roku. Samorządy poszczególnych gmin podejmują realne działania. My przyjęliśmy plan, który mówił, że w przyszłości, to jest w 2009 roku, podejmiemy jakieś działania. Przyjęliśmy go parę miesięcy temu. Więc to jest totalna kpina z mieszkańców Wadowic. Ile milionów złotych, czy ile set tysięcy złotych już pani wydała, ile pani wyda w przyszłym roku na to, aby poprawić jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy, a o którą apelujemy tutaj, o którą poprawę apelujemy tutaj od wielu sesji Rady Miasta, w szczególności mówiąc właśnie o paleniu śmieciami i tak dalej, i tak dalej. Więc czekam na taką informację. Przedostatnia rzecz. Jakie środki, znaczy w jakiej planowanej wysokości zamierza burmistrz pozyskać z funduszy europejskich na cele związane z instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii? To będzie przyszłość następnej perspektywy budżetowej. Dużo środków ma być na to przeznaczonych. Jak gmina jest do tego zadania przygotowana? Gdy popatrzyłem sobie do uchwały budżetowej na rok 2014, widzę tam niezwykle niewielką kwotę zastrzeżoną na pozyskiwanie środków unijnych, co pozwala mi domniemywać, że żadne takie plany burmistrz nie zamierza pójść, co pokazuje, w jaki sposób ta gmina jest zarządzana. Kraków, przypominam, 75 milionów środków własnych. Gmina Wadowice? I wreszcie ostatnia rzecz, czy w najbliższym roku planowana jest zmiana studium zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów pewnego zakładu Bumar? O to wiele osób pyta. Czy na ten temat prowadzone są już jakieś rozmowy z inwestorem, właścicielem tego terenu? Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Interpelacje pani radna Rodzeńska. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani burmistrz, ja mam taką prośbę, aby ustawić znaki zwalniające na ulicy Barskiej i Pułaskiego. Dotyczy to domu pielęgnacyjnego przy ulicy Barskiej 17. Przewija się tam bardzo duża ilość osób. Można powiedzieć, że w ciągu roku na pewno o 1000 osób, które mają problemy z poruszaniem się. To jest jedno. A przy okazji, jak jestem przy głosie, chciałam gorąco i serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy przekazaliście 1% na rzecz naszego stowarzyszenia. Procent ten wynosił 30 660 zł, ten 1%. Za ten 1% postawiliśmy budynek typu kanadyjskiego do przechowywania sprzętu rehabilitacyjnego, bowiem namiot, który był do tej pory, już po prostu się zużył. Chcę również poinformować, że taca z mszy niepodległościowej wynosiła 1900 z groszami. Za tą sumę zakupiliśmy sondę do aparatu, który służy do leczenia chorób związanych z twarzoczaszką, no, między innymi do chorób związanych z porażeniem nerwu trójdzielnego i tak dalej. Chcę powiedzieć, że
nasz dom dzięki temu posiada aparaturę taką, z której mieszkańcy korzystają z badań EKG, z badań doplerowskich, przypływu tętnic w kończynach dolnych. Jest to związane z tym, że do tej pory po 24 latach nie ma reformy służby zdrowia czy ochrony zdrowia. To tyle, dziękuję bardzo za wysłuchanie. Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej, proszę Pani Burmistrz. Bardzo dziękuję. Interpelacja radnego Odrozka o śmieciach, eko, no to tak nie pamiętam już co mówiłam, co nie mówiłam. W każdym bądź razie jeszcze raz podkreślam, że pieniądze w wysokości 7 milionów 10 tysięcy złotych zostały wpłacone we wrześniu. 6 milionów 10 to jest te nowo utworzone udziały, a 1 000 000 złotych na kapitał zapasowy spółki. Jest wpis już w Krajowym Rejestrze Sądowym. W najbliższym czasie będzie zgromadzenie wspólników, gdzie będzie przyjęta nowa umowa spółki, bo na razie jakby funkcjonujemy, czy spółka funkcjonuje na naszej umowie spółki. Nie wiem, czy jak była ta sesja nadzwyczajna, czy nie było tego protokołu porozumienia między mną a inwestorem strategicznym i projektem umowy spółki dawane. No w każdym razie te dokumenty to nie są jakieś dokumenty tajne, one są oczywiście do kto chce, czy pan Klinowski, czy pan jakby chciał, to jest to oczywiście do wzięcia, będzie to w biurze rady. Znany już jest zarząd, jaka będzie rada nadzorcza, nie wiem, będzie nowa rada nadzorcza według nowej umowy spółki, którą przyjmiemy na tym planowanym zgromadzeniu wspólników. Jest przewodniczący, który musi być wspólnie ustalony, czyli musi być zgoda 100% wspólników i tak jakby po jednym członku jest ze strony MPOL-u i ze strony gminy Wadowice i to dopiero będzie wiadomo po zmianie umowy spółki. Także nie wiadomo jaki będzie skład. Myślę, że spółka funkcjonuje dobrze, no bo jak Państwo wiecie, cały ten system gospodarki odpadami dobrze funkcjonuje, szczególnie świetnie funkcjonuje na terenie naszej gminy. Byłam tam tylko raz, bo też nie chcę jakoś za bardzo się tam wtrącać. Widziałam, że już jest szkielet hali, czyli te pełną parą do wszelkie inwestycje, abyśmy jak najszybciej otrzymali status RIPOK-u i myślę, że w najbliższym czasie, czyli w przyszłym roku, ten RIPOK w Wadowicach pozostanie. Czy ktoś został zwolniony, czy przyjęty, to są zwykłe, bieżące sprawy operacyjne spółki, jak w ogóle w to nie wnikam. Druga sprawa to były śmieci. Nie wiem, czy to jest tu w tym pytaniu. W każdym razie, proszę Państwa, oczywiście, że tak, do końca tego roku na pewno cena będzie obniżona i to jest pewne, dlatego że przetarg, który ogłosiliśmy, to wyniki tego przetargu są rewelacyjne, jak sami Państwo wiecie, ale cały czas mamy już przygotowane przymiarki. Nawet na tej sesji taka pierwsza była moja myśl, żeby zaproponować projekt uchwały, ale wydaje mi się, że jednak jeszcze jestem za tym, żeby przeanalizować listopad. Są już inne warunki, są popioły, już tych śmieci jest więcej, jest dużo śmieci zielonych, których przedtem nie było. Poza tym kończyliśmy te wielogabaryty zbierać po osiedlach i po wsiach. Także no, coraz więcej jest tych danych. Pewne jest jedno, że na pewno obniżka od 1 stycznia będzie. I teraz druga taka uwaga ogólna. Wiadomo, wszyscy to wiemy, że pieniądze, które wpływają tak do tego systemu, mogą tylko być przeznaczone na realizację całego tego systemu. Także to jest tak, te pieniądze alkoholowe, to są to jakby pieniądze znaczone. Nigdy nie można powiedzieć, że te pieniądze zostaną wydane na inny cel. I obniżka będzie, na pewno będzie ta obniżka większa dla tych gospodarstw wielorodzinnych, ale zaproponujemy to Państwu przy uchwalaniu uchwały budżetowej, czyli no gdzieś około 15 grudnia będzie propozycja.
Propozycja będzie też dotyczyła zmiany płatności za pierwszy kwartał, także nie ma się co obawiać, że nie zdążymy rozprowadzić nowych deklaracji, bo niestety nie ma tej nowelizacji sejmowej ustawy i będą musieli mieszkańcy jeszcze raz wypełniać deklaracje. I pierwsza płatność będzie, żeby się nie zbiegała z płaceniem pierwszej raty podatku od nieruchomości po skończonym pierwszym kwartale, czyli do 15 kwietnia. Dlaczego ta sprawa jest taka skomplikowana? Bo ja już widziałam takie wyliczenia tych domorosłych naszych tu blogerów. To powiem Państwu, może to nie jest na temat, ale jednak mówi coś o całej tej sytuacji w naszej okolicy. Andrychów ogłosił przetarg na pół roku i w tej chwili ogłosił przetarg na 2014 rok. I u nas cena po przetargu za wywóz i unieszkodliwienie jednej tony to jest około 220 zł, a po przetargu ogłoszonym teraz w Andrychowie jest 430 zł za tonę. Także też sytuacja tak wygląda i dlatego proponując obniżenie tej ceny na 2014 rok, trzeba cały czas też pamiętać, że nasz przetarg kończy się pod koniec 2014 roku i żeby nie było tak, że na 2015 o 50% mieszkańcom podnosimy cenę. Następne Pana pytanie jest o specjalną strefę ekonomiczną. Proszę Państwa, w Zatorze nie ma specjalnej strefy ekonomicznej. Jest SAG, czyli strefa aktywności gospodarczej. Specjalna strefa ekonomiczna to jest strefa, która może powstać tylko na gruntach, które są własnością gminy i Skarbu Państwa. W naszej gminie nie ma w ogóle takich terenów. Nie jesteśmy gminą, gdzie są takie zdegradowane jakieś tereny poprzemysłowe, gdzie taka strefa może powstać. Na pewno będziemy rozwijać tą strefę aktywności gospodarczej, która jest między ulicami Chopina, Młyńską i Legionów. Jest cały czas kontrakt regionalny. Są przyjmowane projekty do tego kontraktu regionalnego na 2014-2020. Wiąże się to z transportem i tak jak tutaj poruszał ten problem pan radny Kwinowski i dlatego w całości trzeba ten problem ująć i to co mamy zaplanowane na podstawie właśnie tam przy Legionów Chopina Młyńskiej i w Choczni będziemy wnioskować o to, aby w tamtym rejonie powstała ten SAG, czyli strefa aktywności gospodarczej. Strefa aktywności gospodarczej u nas jest tylko w Wadowicach, a chcemy ją jeszcze rozszerzyć już formalnie. Ja pytam, co się tam dzieje w tej naszej Wadowickiej strefie? To proszę zapytać się, proszę Państwa, to co jest jakby zyskiem będąc w strefie aktywności gospodarczej dotyczy przedsiębiorcy. Więc proszę skontaktować się z przedsiębiorcami z tej strefy i się Pan dowie, co oni z tego powodu, jakie z tego powodu mają profity. Przedsiębiorca nie musi udzielić informacji, prawda? Nie. Ale to jest, dla Pana nie jest to żadna dobra informacja. Czy konieczna do życia informacja jako dla radnego? Dlatego, że problem polega na tym, że żeby utworzyć strefę aktywności gospodarczej, można jako gmina można pozyskać środki na uzbrojenie terenu, czyli na drogę, na doprowadzenie wody, kanalizacji i gazu, czy innych mediów. A profity, jakie mają przedsiębiorcy, którzy działają w SAG-ach, to już jest ich problem. To już jest ich problem. Także kwestia gminy, za to sprowadza dzięki temu miejsca pracy tworzą. O to chodzi. Proszę Państwa, miejsca pracy tworzą przedsiębiorcy. Tak, właśnie, żeby trzeba ich ściągać do swojej gminy. Tak, żeby ich ściągać do swojej gminy. My nie potrafimy? Potrafimy. To znaczy nie będę z Panem w ogóle, bo to już była na ten temat rozmowa. I tak jak Państwu mówię, no bardzo dobrze, dobry jest ten dokument, o którym